Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy czwartek, 12 listopada. Dzisiaj w liturgii Kościoła wspominamy świętego Józefata, biskupa i męczennika, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, faryzeusze zadają pytanie Panu Jezusowi, kiedy właściwie przyjdzie Królestwo Boże. Oczywiście zadając to pytanie, pewnie mają takie wyobrażenie królestwa, podobnego do tych ludzkich królestw i mocarstw. Królestwa, które są oparte na władzy, może na jakiejś sile militarnej, na jakichś wpływach, na różnych możliwościach. Prawdopodobnie myśleli o takiej wolności, żeby wyzwolili się od okupantów, od Rzymian i od tego wszystkiego, co jest taką władzą, niezbyt doskonałą władzą ludzką. Natomiast Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest pośród was. Często w tych ludzkich królestwach liczy się pieniądz. Kto ma pieniądze, ten ma władzę. Kto ma siłę, kto ma militaria, ten ma władzę. Natomiast Jezus, myśląc o królestwie, o swoim królestwie, ma na myśli prawo, które jest ponad wszelkim prawem. Jest to prawo miłości. I doskonałym przykładem takiej właśnie miłości jest dzisiejsze pierwsze czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filemona. Sytuacja, kochani, wygląda następująco. Filemon, który był bardzo zamożny, mieszkał w Kolosach, miał swojego niewolnika o imieniu Onezym, i ten Onezym uciekł od swojego pana. Prawdopodobnie skradł mu jakąś sumę pieniędzy. Tego nie wiemy dokładnie, ale takie są przypuszczenia. Wyrządził w każdym razie jakąś krzywdę, jakąś szkodę swojemu panu. Święty Paweł spotkał Onezyma, kiedy święty Paweł był już w więzieniu. Kiedy rozmawiał z nim, nawrócił go, zewangelizował. Onezym opowiedział o swojej sytuacji, o tym, że boi się teraz wrócić do swojego Pana, że strasznie nabroił, ale chciałby naprawić to wszystko. Święty Paweł w liście do Filemona stara się nakłonić go, żeby przyjął Onezyma jako nawróconego brata, żeby mu przebaczył, żeby go nie przyjmował jako niewolnika, ale jako współpracownika, jako brata w Chrystusie Panu. Oczywiście jako człowiek, po którego stronie stoi prawo, mógł wyciągnąć konsekwencje, mógł go w jakiś sposób ukarać według tego prawa, które tam istniało. Ale Paweł prosi, żeby odłożył to prawo, żeby zastosował prawo miłości. Królestwo Boże jest wśród was, mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. I to jest właśnie ten przykład, w jaki sposób można to prawo ludzkie udoskonalić jeszcze przez prawo Boże, które jest prawem miłości. Jestem przekonany, że Onezym, kiedy wrócił do Filemona, to starał się okazać, że teraz już jest zupełnie innym człowiekiem, że nawrócił się, że to, co było wcześniej, to jest mu bardzo przykro z tego powodu, że sprawił przykrość i oszukał swojego Pana, to jednak teraz pragnie udowodnić, że miłość Chrystusa potrafi zmieniać ludzi. Kochani, życzę wam z całego serca, abyśmy ponad tym prawem ludzkim potrafili nadpisywać jeszcze to prawo Boże, aby miłość Chrystusa panowała wśród nas, aby Królestwo Boże rzeczywiście było wśród nas. Ono nie jest związane z jakimś terytorium, nie jest związane z jakąś walutą, nie jest związane z wieloma różnymi rzeczami, które dotyczą królestw i mocarstw tego świata, ale dotyczą miłości, która jest takim znakiem przynależności do Królestwa Chrystusa. Kochani, na zakończenie pragnę wam przekazać Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.